wziął swoją nazwę od tych zwierzątek, wiesz, co są w Polsce pod ochroną. Bobrów. Bobry to gatunek ciemnowodnego gryzonia, no z rodziny bobrowatych. Bobry można spotkać w nocy i o zmierzchu, no bo w dzień śpią. Bobry zawsze zbierają się przy małych potokach i strumieniach i całymi rodzinami budują tamy. Bobry są też motywem literackim, na przykład kojarzysz w opowieściach z Narni była rodzina no Bobrów, tak, nie? No i bobry mają mocne i zdrowe zęby, no to w reklamie występują. Bobry to w ogóle bardzo miłe zwierzątka. Kabaret Bobry. Dziewczyny, żeście zwariowały. Boby, boby, nie bobry. Skaszaniłyśmy. Oj, tam nie przejmuj się. Kabaret Bobry czy Bobry? To tylko jedna literka. Mateusz Ligenza z drugiej H, Mateusz Bielec z drugiej D, Jędrek Ligosiński z drugiej H, Julek Pieniążek z pierwszej I, Krzysiek Kowal z drugiej H oraz gościnnie Bartek Orzeł z drugiej H w autorskim sketchu Stoicie jak ćwoki tam. Bobry? Bobry? Bobry. Bobry! Przyrodowym naukowcem i od wielu lat wykładam na światowej klasy uniwerku w Porzuckowie. Grubo powiedziane trochę. Chciałbym wam zaprezentować mój ostatni wynalazek, którego do tej pory nikt nie widział. Na żywo. Przed wami stoją cztery obiekty doświadczalne, nad którymi posiadam całkowitą kontrolę. Ową kontrolę posiadam także nad czasem oraz nad wami. Nie wierzycie? Pan, panie Jastrząb, przyjdzie sobie tutaj na scenę i pyknie switwocie. Ale wracając do moich eksperymentów. Moje. Z języczkiem. No. A, dobra. Aby udowodnić, że mój eksperyment działa poprawnie, przenieśmy się do czasów epoki lodowcowej. Moje obiekty stały się kolejno mamutem, sidem, tygrysem szablozębnym, a obiekt numer 4 będzie drzewem. Zobaczmy zatem, co słychać w naszym szalonym stadzie. Mlecik, chyba ostatni w sezonie. Ale wieje. Możemy zaobserwować, jak mamut z sidem podchodzą do drzewa, którego strzeże groźny tygrys szablozębny. Wcześniej zaznaczywszy teren. Ale wracając do mojego stada. A ja mam takie głupie pytanie, Sid. Czy ty przypadkiem nie próbujesz naśladować kogoś z naszej szkoły? A stop. No nic, przenieśmy się zatem na stację benzynową. Do toalety. Damskiej toalety. Zapomniałem wam dodać, że obiektowi numer 4 zmieniłem orientację seksualną. No Ola, gdzie ty? Jak miałem ci grać drzewo, daj tu, bo to ludzie muszą to usłyszeć. Kazałeś grać drzewo, grałem drzewo, ośmieszyłem cię, fajnie. A teraz mi zmieniasz się orientację. A gdzie? Wcześniej mogę zagrać tego. Profesora któregoś, Bulzaka, czy nie wiem, dyrektora, kogokolwiek. Ale nie żadnej Justyny, Biebera ci nie będę grał w życiu Warszawy. Koniec. Stop. Nic, rozdaźnijmy sobie trochę atmosferę. I przenieśmy się do czasów wczesnego średniowiecza, na dwór irlandzki. Możemy zaobserwować barda Eleonora oraz pobliskich mieszkańców wioski, którzy w skupieniu słuchają ballady o miłości rycerza do pewnej księżniczki. Ale posłuchajmy, o czym tak naprawdę prawi sędziwy poeta. No i właśnie wtedy kliknęła lubię to na Facebooku. Dostałem tyle komentarzy pod prawem. A stop, wygłupiacie się cały czas, panowie. No, nic, to przenieśmy się w nieco piekielne miejsce. Hades u czarnej Hanki Montany.
trzech miesięcy. Wreszcie dotarłem do tego miejsca. Nocny klub Hans. Wreszcie przyszła pora, by zdobyć tego hamburgera. Dzień dobry, poproszę frytki. Nie ma frytek. Od razu po jego oczach przejrzałam go. Przyszedł nie po frytki, a po hamburgera. A to twój hamburger. A ja wiedziałem, że ona wie, że ja już wiem. Stop! No nic. A jesteście ciekawi, co wydarzy się w przyszłości? Rok 2013. Serdecznie. Oczywiście nasza szkoła najlepsza, wszyscy zdali maturę. Miło jest mi poinformować, że ukończywszy lat 13, naukę w naszym gimnazjum rozpoczął Krzysztof Ibisz. Dziękuję.